Często, dopiero późną jesienią, gdy opadną liście, ujawniają nam się ptasie gniazda. Tu na przykład wysoko na brzostownicy prawdopodobnie gniazdo sierpówki. Tych gołąbków jest u nas dużo. Kosy są jeszcze bardziej u nas pospolite i budują naprawdę solidne gniazda. Tutaj na Wisterii. Niestety nie z wszystkich gniazd wyleciały młode, gdyż szopy redukują populację wszystkich ptaków. Grubodziób natomiast robi dość prowizoryczne gniazda, nie wysila się. Buduje je dosyć nisko nad ziemią. U mnie upatrzył sobie młodego modrzewia i już drugi rok zakłada na nim gniazdo, chociaż w innym miejscu. Makolągwa wybiera zakamarki w gęstych iglakach i doskonale maskuje swoje gniazda. A gniazdo raniuszka to prawdziwy majstersztyk. Uwite straw i miękkich części roślin, umocowane solidnie przy pniu cienkiego drzewa i schowane za zielonymi gałązkami. Wszystkie gniazda możemy, a właściwie nawet powinniśmy usuwać, gdyż ptaki nie zasiedlają zeszłorocznych gniazd, a miejsce może być atrakcyjne na zbudowanie nowego gniazda w nowym sezonie.